Łzy nie zawsze są oznaką słabości. Cały sezon został zaprzepaszczony w ciągu tych 2 sekund, gdy piłka 4-krotnie odbijała się od obręczy. Bardziej decydującego momentu na rozstrzygnięcie tej serii nie było. To pierwszy buzzer beater meczów numer 7 w historii ligi. Rzut Lenarda według praw fizyki miał 3% szansy na to, by wpadł do kosza. Wpadł. Cud. Lenardowi udało się coś, czego nie dokonał Vince Carter 18 lat temu. Są wielcy zwycięzcy i wielcy przegrani. Euforia Toronto była równie szokującym widokiem, co rozklejenie się Joela Embiida. Joel był złamany. Mark Gasol, zanim zaczął świętować ze swoimi, podszedł do Embiida, by pogratulować mu serii i podnieść na duchu. W drodze do szatni Embiid stracił panowanie nad własnymi emocjami. Jego dziewczyna zaczęła płakać razem z nim, pocieszając go, wycierając mu twarz od łez. Embiid wrócił do szatni, usiadł z głową wymierzoną w sufit i siedział tak przez chwilę, jakby szukał odpowiedzi, dlaczego to wszystko się stało. Nie ma na to żadnej odpowiedzi. Obie drużyny wygrały po 3 mecze i w ostatnich sekundach mieliśmy remis. Czy można sprawiedliwie przyznać, która z nich jest lepsza, jeśli o całej serii decyduje jeden szczęśliwy rzut? Brett Brown, trener 76ers, był w szoku, widząc swojego najlepszego gracza w takim stanie. Przyznał, że owszem, to był bardzo bolesny widok dla całej drużyny, ale dla samego Embiida? Spojrzy jeszcze nie raz w przeszłość, by wspomnieć tę porażkę. To była lekcja, której nigdy nie zapomni. To ten ból, gdy wkładasz całe swoje serce i głęboko wierzysz, że jesteś w stanie coś osiągnąć, ale gdy już jesteś przy samej mecie, wszystko się rozsypuje. Już czujesz nagrodę w ręce, po czym w ostatniej sekundzie zostaje ona podarowana komu innemu. To boli, w szczególności gdy dotyczy to nawet nie pracy, ale życia. To była jedna z tych akcji, w których matematyka nie miała prawa głosu. Może ruch w obronie nie był perfekcyjny, ale kontest rzutu przez Embiida był idealny. Do bloku brakowało centymetrów, Kawhi był w ruchu, rzucił z odchylenia. Stało się. Hala Raptors wybuchła w ekscytacji. Rudy Gobert, center Utah Jazz, który miał już w przeszłości przepychanki z centrem Filadelfii, otrzymał od fana pytanie, czy ma jakieś żarty albo psztyczki na temat reakcji Joela po rzucie Lenarda. Gobert odpowiedział, że tylko frajerzy myślą, że płacz jest oznaką słabości. Płacz tylko pokazuje, jak wielkim wojownikiem jesteś, masz w sobie gen zwycięzcy. Ja się z tym całkowicie zgadzam. W tym przypadku łzy oznaczały zaangażowanie i o ile cieszyłem się przeogromnie po rzucie Lenarda, to czułem smutek, patrząc w stronę Embiida. Hey, everybody's crying who lost a big game. Hey, hey everybody. They just cried. Got the camera on him. Yeah, yeah. Everybody's crying, brother. No question. Gdyby wyszedł obrażony z hali, nie zamieniając z nikim ani słowa, zapewne ten materiał nawet by nie powstał, wrzuciłbym jakiegoś posta śmiejącego się z Embiida, ale w tym przypadku, w takiej sytuacji, widok obu drużyn gratulujących sobie nawzajem po tej serii pokazuje, że tutaj nie ma bohaterów oraz złych charakterów. Każdy chce wygrać, każdy ma takie same szanse. I to boli, że tylko połowa z nich może tego doświadczyć. To tylko koszykówka i aż koszykówka. Embiid wróci silniejszy, ale w tym momencie ta postać usuwa się w cień i jutro będziemy już żyć walką Janisa z Lenardem. Za kilka dni będziemy mieć kolejne wielkie historie, a ja nie chciałem, by akurat ta została szybko zapomniana. Łzy nie zawsze są oznaką słabości i czekam na efekt, jaki miała cała ta sytuacja na przyszłość Joela Embiida.